I witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle Zeti, po pierwszej bardzo, bardzo emocjonującej grze finału Craft Cup numer 32. Witam was ponownie w grze numer 2, ja oczywiście jestem Zet, chyba to już w tym momencie mówiłem. W każdym razie nie jest to zbyt ważne, kto komentuje, ważne jest kto gra, a mamy tutaj Goodiego, który gra jako fioletowy teran i jego tyrański przeciwnik to oczywiście Satini. W pierwszej grze niesamowite makro, niesamowita agresja. Naprawdę pokazał tutaj klasę. Goody bronił się do ostatniego żołnierza, do ostatniego Mariana. No niestety nie wystarczało to. I jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy tutaj. Z kolejnym patchem mamy małe literki pod... Można to włączyć sobie. Mamy małe literki pod przyciskami, żeby było widać, który klawisz należy nacisnąć. Więc ja, jeśli chcecie, ja mogę to zostawić w swoich nagraniach. Mogę to zdjąć, jeśli będzie oczywiście zapotrzebowanie. Ja myślę, że to jest takie bardzo fajny dodatek, który myślę, można by zostawić. Więc jak na razie włączyłem to i niech będzie. W każdym razie, drugą mapą, wracając już do gry, jest Lost Temple. Od razu podoba mi się to, co robi Goody. Blokuje tutaj przejście do swojej linii minerałów. Także Satini swoje budynki stara się jakoś tutaj stawiać, żeby to SimCity jakoś wyglądało, przepraszam bardzo. No i właśnie, pytanie brzmi, co się tutaj stanie. Obaj gracze są bardzo blisko siebie. Satini decydował się na Mariny Marudery, Mediwaki z przejściem tutaj oczywiście w Battlecruisery i Wikingi, możecie wierzyć lub nie, jeśli nie, oglądnijcie sobie tą pierwszą grę. Podczas gdy Goody decydował się na taki coś w rodzaju 1-1-1, obaj gracze szybka ekspansja. No i właśnie w tym momencie pytanie brzmi, jeśli Satini będzie decydował się na szybki atak właśnie Marinami Maruderami z plus ze Steampakiem, to może okazać się to naprawdę bardzo mocne, jeśli Goody będzie właśnie decydował się właśnie na to 1-1-1, na czołgi, na Siege Mode, ponieważ to będzie o wiele później i w momencie, w którym ten atak nastąpi, Goody może w ogóle nie czuć, nie być przygotowany na to. Jak na razie oczywiście obaj gracze decydują się na swoje pierwsze mariny, na Command Center, który morfuje się tutaj. Nie wiem, dlaczego on się morfuje właśnie, ponieważ nie jest to zergowski budynek, no ale mniejsza z tym. Morfuje się oczywiście w ten Orbital Command. Za chwilę będziemy tutaj mieli telewizję Shellsat, czy może cyfrę plus, czy cokolwiek. W każdym razie, Satini zrzuca już swoją drugą rafinerię. No i może nam to tutaj zadać pytanie, co będzie miało miejsce. Techlap jest już wyprodukowany, czy zacznie wymyślać Steampack. Wygląda na to, że nie jest to pierwszy Reaper. Bardzo fajnie, ponieważ ten Reaper zdoła zeskautować to, co Goody posiada w swojej bazie, no i będzie tutaj naprawdę bardzo fajnie mógł Satini zaadaptować się do builda, który Goody wykonuje. A co tym razem Goody robi, to fabryka. Za chwilę zapewne zobaczymy także Starport, ponieważ jak zauważyliście, te mariny są produkowane w tym momencie. Same mariny są produkowane w tym momencie, więc stara się tutaj oszczędzać gaz Goody, z tym, że nie posiada drugiego gejzera. No cóż, to może być troszeczkę dziwne, zaraz zobaczymy, na co się zdecyduje. Podoba mi się rozstawienie tych jednostek, już czeka na tego Reapera, który nawet chyba nie wie, że ten Reaper zostanie wybudowany. Mamy tutaj jednakże fabrykę, która w tym momencie się buduje, zamieni się na te chlaby i zaraz zobaczymy. Jest jednak Starport i nawet jeśli straci tego Reapera, Goody, a gdzie ten Reaper się znajduje? Cały czas tutaj, nie wiem za bardzo, dlaczego tym Reaperem nic nie robi Satini. Według mnie dosyć duży błąd. To nawet jakby wpadł tutaj i zginąłby ten Reaper, no to zauważy tego Starporta jednak, co bardzo mi się nie podoba, jeśli chodzi tutaj o budynki Goody'ego. Satini tymczasem także Starport, więc obaj gracze zdecydowali się na 1-1-1. Jeśli słyszycie jakieś trzaski, to moje krzesło, ale w tym momencie ma miejsce atak. Goody w swoim Helionem znajduje się już tutaj na polu bitwy. Jest tutaj ten SCV, który zostanie zniszczony w tym momencie. Helion z Reaperem oczywiście. Obie te jednostki zadają sobie dodatkowe obrażenia, ponieważ obie są lekkie i to jest 9 obrażeń razy 2 kontra tych obrażeń, jeśli dobrze, jest 14. Dokładnie tak. Musiałem sobie tutaj na szybko przypomnieć. 14 obrażeń. Także dosyć dużo. No i mamy już pierwszy czołg. Siege Mode jest już prawie skończony, więc Satini decyduje się na coś zupełnie innego niż w pierwszej grze. Nie są to Mariny oraz Marudery, jest to takie bardzo szybkie 1-1-1 i zaraz zobaczymy, w jaki sposób Satini zdecyduje się na atak. Na tej mapie i w tej konfiguracji myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Satini będzie starał się grać bardziej pozycyjnie ze względu właśnie na ułożenie tej mapy, na to, w jaki sposób tutaj tak Selnaga pomaga. Także wygląda na to jednakże, że Goody chyba będzie decydował się na atak. Siege Mode jest już prawie skończony, więc
ten atak może rozbić się tutaj o ten jeden czołg, ale chwilę moment, ponieważ Goody po prostu będzie starał się wpaść na rampę swojego przeciwnika. Czołg jest już rozłożony w bardzo dobrej pozycji, ma świetny zasięg na to wszystko, co się tutaj dzieje. Wpada jeden SCV. W tym momencie zostanie on oczywiście ostrzelany, zdołał tutaj zaabsorbować jedne z tych obrażeń. Goody wpada swoimi marinami, wpada swoimi helionami i niestety jest zmuszony się wycofać. Spójrz, jak ogromne obrażenia zostały już w tym momencie zadane. Satini świetnie swoim wikingiem także denerwuje swojego przeciwnika, ale musi uważać, żeby nie stracić go. Przeleciał tutaj troszeczkę nawet za bardzo. Goody, czy posiada Goody steampacka? W ogóle nawet go nie wymyśla. W tym momencie także Satini decyduje się na ekspansję, czy to samo robi Goody. Dopiero teraz ten command center został wybudowany. Dopiero teraz produkowane są czołgi, nie posiadają one jeszcze siege mode'a. Tryb oblężniczy u Satiniego jest już wymyślony i jak zauważyliście, naprawdę świetnie obronił się tym jednym, później już drugim czołgiem przed tym, co miał do zaoferowania Goody. Więc wygląda na to, że Satini, tak jak w grze numer 1, w tej grze także zaczyna wypracowywać sobie przewagę, ale w zupełnie inny sposób do swojego przeciwnika. Siege Mode w tym momencie także jest już wymyślany u Goody'ego. Jak na razie Starport w ogóle nie produkuje wikingów, a szkoda, ponieważ będą one bardzo, bardzo potrzebne tutaj, potrzebne Goody'emu, także Satiniemu, który chyba zaraz zamieni te oba budynki. Bardzo fajnie, że tymi barakami zdecydował się na wybudowanie tego reaktora. Oszczędza to troszeczkę czasu. Goody jak na razie, no cóż, szczerze powiedziawszy, wygląda to dosyć tak na glinianych nogach. Ma mariny, ma heliony, ale gdyby Satini zdecydował się na jakiś rodzaj bardzo mocnego pusha, to swoimi czołgami mógłby zadać naprawdę ogromne obrażenia. Jest tutaj te 9 marinów, 2 czołgi, ale spójrzcie, 3 mariny, 3 czołgi z Siege Mode, 2 wikingi. To mogłoby naprawdę tutaj troszeczkę tych obrażeń zadać. Problem polega na tym, że zanim te czołgi by się rozłożyły, to Goody mógłby po prostu swoimi marinami podbiec i je zesnajpować, tak się to mówi. I to mógłby być naprawdę ogromny problem. Goody tymczasem decyduje się na wybudowanie command centra Ninja Expa w prawej części mapy. Jeśli Satini tego nie zeskautuje, no to może tutaj Goody wypracować sobie bardzo małą przewagę i zobaczymy, czy będzie w stanie w ogóle utrzymać to. W tym momencie oczywiście tymi wikingami starał się jakoś zaatakować, ale Goody, bardzo dobra kontrola tego, co się dzieje wokół jego jednostek i na to w ogóle nie pozwala. Cały czas produkowane są czołgi, jednak tutaj ten drugi reaktor został wybudowany samodzielnie i cały czas pompowane są mariny, troszeczkę mediwaków. Chciałbym zobaczyć jeszcze więcej wikingów, podczas gdy te wikingi u Goody'ego właśnie są produkowane. Druga fabryka wyprodukowana także już tutaj posiada Siege Mode i te pierwsze czołgi już tutaj są. Świetny pomysł, żeby Satiniego, żeby wybudować tutaj dwie wieżyczki. Pomogą one po pierwsze w ostrzelaniu tego, gdyby pojawiły się tutaj jakieś czołgi. Po drugie, oczywiście te mediwaki chciałyby lecieć mniej więcej z tej strony, no i to będzie bardzo, bardzo niespodziewane. Ekspansja prawie skończona, nie widać jak na razie Switcha, więc obaj gracze Marine Tank Viking może tutaj tak z takim troszeczkę bardziej, z troszeczkę większą posypką helionów, których szczerze powiedziawszy zbyt wiele tutaj nie ma. Nie wymyślane jest także Infernal Pre-Igniter, więc szczerze powiedziawszy, no obaj gracze mniej więcej taki sam build. Problem polega na tym, że Satini po prostu posiada tego więcej. Satini posiadał to wcześniej i szczerze powiedziawszy, no wygląda na to, że nawet tutaj idzie troszeczkę tym limitem do przodu. 92 kontra 85 jedynie i także będzie decydował się na jakiś rodzaj dropa. Goody tymczasem swoimi barkami tutaj przeleciał. Nie stawia wieżyczek, ale jeden Marine bardzo fajnie, chociaż chyba nie będzie w stanie zniszczyć aż dwóch mediwaków, aż dwóch wikingów, jedynie jednym marinem. I zaraz zobaczymy, czy będzie decydował się tutaj na jakiś rodzaj ataku. Problem polega na tym, że Goody po prostu posiada wizję swoimi barakami tutaj i będzie w stanie bardzo fajnie tutaj zadawać obrażenia. W tym momencie jest salwa, jeden czołg padł, drugi także chyba zostanie zniszczony, dokładnie tak, także wikingi zostały zniszczone. Świetna obrona Goody'ego, niesamowita obrona Goody'ego, który w tym momencie zmusza Satiniego do odwrotu po zniszczeniu dwóch wikingów oraz dwóch czołgów i mediwaka za darmo w zasadzie. Satini chyba troszeczkę go tutaj to zdenerwowało, ta zniewaga krwi wymaga i wygląda na to, że będzie decydował się na puszowanie Goody'ego, który w tym momencie przeleciał swoim command centerem na wyspę. Naprawdę, naprawdę niespodziewane. Chyba w tym momencie Satini w ogóle nawet nie wie, że ta ekspansja się tam znajduje. Dokładnie tak, w ogóle nie zeskautował żadnej z tych lokalizacji. Będzie decydował się na kontejnowanie swojego przeciwnika. To taki pseudo soft contain. Nie będzie tutaj bunkrów, ale będą wieżyczki oraz czołgi. Soft contain charakteryzuje się tym, że jest to zamykanie swojego przeciwnika w bazie bez budynków,
W momencie tutaj Satini buduje jedną wieżyczkę, więc jest taki pseudo soft contain. Hard contain jest to oczywiście używanie bunkrów, używanie dużej ilości wieżyczek, których jak na razie widzimy tutaj jedynie jedną. Satini więc ma zamkniętego Goodiego w swojej bazie, nie wie jednakże, że Goody posiada dodatkową ekspansję, rzuca tutaj kolejne muły, jest tutaj także trzeci Orbital Command i przychodem, no troszeczkę jednak tutaj Goody wyskakuje do przodu, 2000 kontra jedynie 1200, rzuca także tutaj skany na Goodiego. Satini widzi tutaj troszeczkę tych czołgów, zaraz zobaczymy jak wygląda tutaj, ooo mój Boże, Goody wyskakuje tutaj do przodu, jeśli chodzi o produkcję jednostek, 4 fabryki z Techlabem, jedna z reaktorem i szczerze powiedziawszy, może to wyglądać naprawdę, naprawdę bardzo interesująco, podczas gdy Satini także ekspuje, jakie są jego możliwości produkcyjne. 3 fabryki, baraki oraz starport. Buduje także tutaj 4. fabrykę, także armory jest budowane. Chyba nie ma tutaj żadnych upgrade'ów. Dokładnie teraz Goody kończy plus 1, także ten Inferno Pre-Igniter oraz pierwsze tory. Tory przeciwko czołgom nie są niesamowite, ale pozwolą na zaabsorbowanie tych obrażeń w momencie, w którym któryś z graczy decydował się na zaatakowanie, a 2 tory także przeciwko wikingom są bardzo fajne. Satini tymczasem, jego contain jest naprawdę bardzo mocny, podoba mi się ta linia czołgów, zdoła zadać tutaj naprawdę niesamowite obrażenia i tak jak mówiłem, ta pozycja jest bardzo ważna, tutaj może rozegrać się naprawdę bardzo dużo, walczenie o tą pozycję może być naprawdę bardzo dobre dla obu graczy. W tym momencie nastąpiło znalezienie tego Planetary Fortress, jest już tutaj czołg, no i niestety za bardzo Goody nie będzie w stanie tego zaharasować. Oczywiście Satini dalej nie wie, że jego przeciwnik zaexpał. Spójrzcie, cały czas ta ekspansja nie jest wiadome tutaj i kontejnuje swojego przeciwnika jeszcze bardziej. Są tutaj mariny, są tutaj te wieżyczki i szczerze powiedziawszy, Satini chce zamknąć swojego przeciwnika w bazie jedynie na tych 2 bazach. Nie wie, że Goody już posiada 3. Czy będzie budował 4? No chciałbym to zobaczyć. Na razie nie będzie to miało miejsca. Jest już tutaj Sensor Tower. Jeśli spojrzymy, świetnie widzi tutaj, gdzie jego przeciwnik stoi i swoimi jednostkami, jeśli zauważycie. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Troszeczkę tych SCV-ów zostało tutaj wyciągniętych. Wygląda na to, że Goody będzie decydował się na atak. Nie wiem, czy to jest jakiś taki dobry pomysł, ponieważ w tym momencie pierwsze salwy nastąpiły. Czołgi wpadają, nie są nawet na siege mode. Bufor w tym momencie Satiniego zostaje zniszczony bardzo szybko, ale Goody po prostu posiada bardzo, bardzo mało czołgów. Czy te tory będą w stanie przebić się przez tą armię? Wygląda na to, że tak. One są po prostu niesamowicie mocne, niesamowicie wytrzymałe i to chyba będzie wszystko. Jeśli chodzi o ten contain, Goody po prostu przebija się przez niego. Niesamowicie agresywnie torami oraz czołgami. No te 2 bufory zostały zniszczone bardzo szybko. Także tutaj dla Satiniego, no i Goody swoim tym buforem torowskim zniszczone zostały tutaj kilka tych torów, ale 3 także zostały, a one zadają ogromne obrażenia, to jest 33 obrażeń razy 2. Jak wygląda tutaj produkcja? Cały czas kolejne czołgi, jest tutaj budowany także reaktor, 5 tych fabryk w tym momencie, także 5 fabryk, jeśli chodzi o Goodiego, tylko Goody posiadał to wcześniej. Goody posiada w tym momencie chyba więcej, nawet 160 kontra 117, dokładnie ta kolosalna przewaga w tym momencie fioletowego Terana, który może w tym momencie wygrać tą grę. Szczerze mówiąc, zaraz to zobaczymy. Satini jak na razie jedynie, jeśli dobrze widzę, 4 czołgi, dokładnie tak, jeden z tych czołgów został rozłożony tutaj koło tego Planetary Fortress, stara się jakoś bronić, tutaj miał miejsce mały haras oczywiście na tą linię minerałów, cały czas nie wie, że ta ekspansja jest wybudowana chyba w tym momencie. Satini dokładnie tak dalej atakuje swojego przeciwnika, tutaj Goody stara się zaekspować, chyba Satini będzie myślał, że będzie to pierwsza ekspansja poza natural swojego przeciwnika, będzie starał się także go w jakiś sposób dropować, tutaj nie ma zbyt wielkiej ilości czołgów, zaraz chyba kilka STV-ów zostanie zniszczonych, nie wiem czy będzie starał się tutaj je transferować, zaraz to zresztą zobaczymy, jest tutaj ten Blue Flame Helion, będzie za chwilę drop, zaraz zobaczymy te supply, spójrzcie jak te Heliony długo niszczą budynki, one są troszeczkę jak Welchery ze StarCrafta 1, całkowicie nieskuteczne na budynki. W tym momencie ma miejsce drop, czy jest tutaj czołg, nie ma tego czołgu, 4 czołgi zostały tutaj w tym momencie rozłożone, 2 z nich, dokładnie w tym momencie 4, jest tutaj ten kolejny czołg, czy zostanie on w jakiś sposób zniszczony, dokładnie tak, i Satini zadaje ogromne obrażenia, w tym momencie te SCV-y giną jeden po drugim, zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie zrobić tutaj cokolwiek, kolejny atak miał miejsce, Goody w tym momencie swoimi Helionami, spójrzcie jak świetnie niszczy to wszystko, co się tutaj znajduje, czy miał miejsce transfer, nie, dlaczego Goody nie transferuje tutaj, mógłby wytransferować te wszystkie SCV, jest tutaj
jest tutaj Thor, który miał naprawdę bardzo małą ilość życia. Jeszcze stara się tutaj zniszczyć coś. Oczywiście tanki bez Siege Mode'a zadają więcej obrażeń niż tanki na Siege Mode'zie. Jest tutaj ten Thor, który zadaje obrażeń dalej od... ma większy zasięg od Planetary Fortress bez upgrade'u i wygląda na to, że będzie miała miejsce konfrontacja. Santini wypada swoimi Blue Flame Helionami, to chyba będzie all-in z jego strony. SCV-y buforują te obrażenia, ale tego jest po prostu za dużo. Krytyczna masa czołgów, jest ich tutaj 11, Santini GG! Satini poddaje partię. Niesamowita masa krytyczna czołgów pozwoliła Goodiemu utrzymać ten bardzo, bardzo daleki kontejn na Xel'Naze i pomimo tego ataku, pomimo tych dużych obrażeń w linii minerałów, on także był w stanie zadawać je tutaj, był w stanie także utrzymać swoją ekspansję, w zasadzie chyba nieodkrytą do końca gry. Dokładnie tak, ta ekspansja w ogóle nie została odkryta. Satini, kiedy zobaczy replaya, naprawdę chyba będzie z siebie bardzo niezadowolony. Goody nawet tej ekspansji użyć nie musiał. Nie miało to żadnego znaczenia, ponieważ po prostu był wymaksowany kontra to, co posiadał Satini. Świetna, świetna, świetna akcja, więc 1-1 w tym finale. No i za chwilę oczywiście przechodzimy do gry numer 3.